No co, pamiętasz mnie? Takiego jak ty się nie zapomina. A co tutaj się dzieje? Wy co, pijecie kolę? Simona, nie uważasz, że już przesadzasz? Jesteś na kampusie dopiero 2 dni, a już psujesz nastrój wszystkim. Czak, przeszukaj ich szafki. Co? Nie możesz się zaprzyjaźnić z tą Simoną, ona jest taka nudna. Co za koza! Zamykamy twój sklep! Co za administratorka Simona! Miłego dnia! Dzięki wielkie! Amina, potrzebujemy makijażu tak efektownego jak prawdziwe cheerleaderki. Chodźmy po zajęciach i kupmy mnóstwo kosmetyków. Świetny pomysł! Steph, musimy też wymyślić coś na naszą scenę na zajęcia muzyczne. Zawieźmy jeszcze więcej girland, abyśmy na scenie wyglądały jeszcze fajniej. Cześć, dziewczyny! Amina, widziałeś dzisiaj Bensa? Nie, nie widziałam. Nie śledzę waszego Bensa. Dance, czy to oznacza, że jeśli Bensa nie ma na kampusie, to zajęcia są odwołane? Zajęcia? Steph, jesteśmy spóźnione na trening! Tak, jestem przeciwny odwoływaniu treningom. Benz na pewno się o tym dowie. Benz, nie bądź tchórzem! Darujmy sobie trening! Benz niczego się nie dowie! Mówię ci! Założę się, że nie! Aha, nie będę się zakładać. O, właśnie dzwoni Benz. Nie odbieraj! Powiedz, że nie słyszałeś! Zawsze tak robię, jak nie chcę z kimś rozmawiać. Odrzuciłem. Czemu odrzuciłeś? Teraz na pewno skumasz, że zrobiłeś to celowo, żeby nie iść na trening. Ty durniu! Sam jesteś dureń. Dziewczyny, stop! Zatrzymajcie się. Simona, czy to coś pilnego? Jesteśmy spóźnione na trening. Dziewczyny, być może tego nie wiecie, ale na kampusie obowiązują nowe zasady. Bieganie po korytarzach jest zabronione. Co? Jestem za bezpieczeństwem w szkole. Co się stanie, jeśli jedno z was upadnie lub zderzy się z czymś i odniesie obrażenia? Co mam potem powiedzieć waszym rodzicom? Co za nonsens? To chyba najgłupsza zasada, jaką można by wymyślić. Kurczę, poślizgnąłem się. Babu, uważaj! Dlaczego upadłeś? Widzicie? To właśnie o tym wam mówiłam. Teraz będziecie powoli chodzić po kampusie i uważać na swoje kroki. Zgoda? Zgoda. Kochana, to twoja lemoniada, tak jak zamawiałaś, choć troszkę się rozlało. Po pierwsze, nie jestem twoją ukochaną. Mam imię, Simona. A po drugie, gdybyś nie biegał, nie rozlałbyś mojej lemoniady. Teraz zachowaj to dla siebie. Ale kochana, starałem się, pobiegłem specjalnie dla ciebie. Jeszcze raz nazwiesz mnie kochaną, a zabiorę cię do dyrektora. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. O, teraz zbuduję największy budynek w Minecrafcie. I nazwę go Campus. I będę tam ochroniarzem. Ha, właśnie taki kampus lubię. Chuck. Chuck. Ochroniarzu Chuck. A, Tim, to ty? No co ty, grasz w pracy na telefonie? Ja? Nie, nic z tych rzeczy. Ty co, chcesz powiedzieć, że jestem ślepy, nie widziałem, jak bawisz się telefonem? Nie wiem, może... Może powinieneś udać się do lekarza, zbadać oczy. A, w takim razie od razu udam się do lekarza. Hej, Tim, czemu zabrałeś mi telefon? Oddaj go! Jaki telefon? Nie widzę żadnego telefonu. A, właśnie. Mam problemy ze wzrokiem. Kamil, dawaj, pospiesz się, jestem naprawdę głodny. Idę, idę. I co, będziemy tak tu siedzieć? Nadal jestem głodny, kupmy coś jeszcze. No chętnie, ale jestem spłukany. No to ładnie, ja też nie mam hajsu. Przydałoby się spotkać jakichś mięczaków, żeby wziąć od nich pieniądze. Jak jestem głodny, jestem zły. O, znam tych gości. 2 razy frytki. Nie, 4. To ci sami, którzy popisywali się przed nami w wesołym miasteczku. 1, 2, 3. Stawaj, dogonimy ich i spierzemy. Dobra, już! No co, idziemy, rozprawimy się z nimi. Tak, weźmiemy od nich pieniądze i się najemy. Kamil, zjem więcej nuggetsów, ej! No co, cześć, znowu się widzimy. Chodźcie, pogadamy. No co? Pamiętasz mnie? Takiego jak ty się nie zapomina. Chłopaki, myślałem, że mamy to za sobą. Czego jeszcze chcecie? Nie, nie mamy za sobą. Jesteśmy na was źli. Też chcieliśmy skorzystać z atrakcji, ale nam przeszkodziliście. Zasłużyliście sobie. Nie trzeba było brać biletów od naszego kumpla. Krótko, jeśli nie chcecie problemów, to idźcie kupić nam 5 porcji frytek, 10 paczek nuggetsów, 20 burgerów i 2 koktajle mleczne. Każdy.
A jak nie kupimy, to co? A co? A, tylko nie w twarz! No co, kupicie czy nie? Kupimy. Trzeba było od razu powiedzieć, że nie macie kasy. Czego tu siedzicie? Możecie iść. Dobra akcja. Podoba mi się. Tak! Słuchaj, Ponka, właśnie wpadłem na fajny pomysł! Jaki pomysł? Dawaj, dodamy do menu sushi. Nastolatki kochają sushi. Dylan, jesteś taki mądry. A potrafisz robić sushi? Ja? Nie. Ja też nie umiem. Dlatego pomysł na sushi nie jest dla nas. No weź, Ponka, na YouTubie jest miliard filmów o tym, jak to zrobić. Nie możemy się nauczyć? Powiedziałam nie! Siomeczki, ta nowa Simone jest absolutnie szalona. Zamówiła lemoniadę, przynoszę jej, a ona mówi, że nie chce. Szczerze mówiąc, ta nowa wcale mi się nie podoba. Ona jest taka nadęta. Hej, Bubble, umiesz robić sushi? Niespecjalnie. Wyglądam ci na Japończyka. A co to tylko Japończycy robią sushi? A co, nie? Bubble, ale ty jesteś głupi. Sam jesteś głupi. Cześć, ziomki. Poprosimy dwie kole. Proszę bardzo. Dziękujemy. A co tutaj się dzieje? Wy co, pijecie kole? To nie nasze! A czyje? Przegrani nam to dali. Po pierwsze nie dali, tylko sprzedali. A po drugie, administratorko Simono, czy masz jakieś pretensje? Tak, mam. Wasz sklep na kampusie jest całkowicie bezużyteczny. Sprzedajecie tylko śmieciowe jedzenie. Więc od dzisiejszego dnia już tutaj nie pracujecie. A wasz sklep zostaje zamknięty. Dość! Mój nastrój został zrujnowany! Przerwa na lunch! Ogólnie, Gabi, pomyślałam i zdecydowałam, że my też musimy mieć swoją drużynę. Kiedy do kampusu przybywają nowe dziewczyny, my musimy je wziąć do siebie. Dobry pomysł! A co jeśli nie będą chciały się z nami zaprzyjaźnić i dołączyć do naszego zespołu? Co wtedy? Wszystkich nowych przydziela administratorka. Więc musimy się upewnić, że przyśle ich do nas. Wtedy nowicjusze po prostu nie będą mieli wyboru. Zasadniczo, musimy zaprzyjaźnić się z Simoną. Aha, nie możesz się zaprzyjaźnić z tą Simoną. Ona jest taka nudna. Co za koza! Zamykamy twój sklep! Co za administratorka Simona! Musimy pomyśleć, czym ją zainteresować. Co zazwyczaj lubią dziewczyny? No, kosmetyki, zakupy, ubrania. Łajza, zepsuła mi cały nastrój! Jestem po prostu wkurzona! Zaprośmy ją zatem na wspólne zakupy. Na pewno nie odmówi. Kurde, Lea, jesteś taka mądra. Wiem, kochana. Kamil, to śmieszne, że dzisiaj spotkaliśmy tych mięśniaków. Szczerze mówiąc, byłem już gotowy, aby się bić. Raz, dwa, trzy, Aha, a to ty nie krzyczałeś, tylko nie w twarz. To tylko tak, żeby ich zmylić. Nie chciałem ich krzywdzić. Cześć, chłopcy. Simona, co ty tu robisz? To przecież męska szatnia. Wiem, że to męska szatnia. Słyszałam dzisiaj plotki, że niektórzy chłopcy trzymają elektronikę w swoich szafkach. Co, kurczę? W ogóle się nie zajmujemy takimi rzeczami. Tak, Simona, czemu mówisz takie rzeczy? Cóż, zaraz się tego dowiemy. Czak, sprawdź szafki. Co? Przepraszam, chłopaki, ale muszę przeszukać wasze szafki. Puzzle, odsuń się. Ej, Chuck, co ty robisz? Nie masz prawa szperać w naszych rzeczach! Wszystko powiem dyrektorowi! Szczoteczka do zębów. Chipsy. Nie interesują mnie chipsy. Jest tam elektronika? Nie, żadnej elektroniki. Kamil, odsuń się. Tak, plecak, zeszyt, skarpety. A to co? Pompony? Kamil, a to co? Cheerleaderskie pompony? Tak, pompony, a co? A po co chłopcom ci liderskie pompony? Kamil, planujesz zostać cheerleaderką? Nie, Chuck, nie zamierzam. To prezent dla siostry. Co, Chuck, znalazłeś elektronikę? Nie. No to idź sobie. Tam jest czysto. Dziękuję, chłopcy. Jesteście wolni. Chodźmy, Chuck. Aha. Chuck, po następnych zajęciach będziemy musieli sprawdzić też szatnie dziewcząt. Dziewczyny też mogą przynosić elektronikę do kampusu. Co ty myślisz, że dziewczyny to robią? Zaufaj mi, Chuck. Mogą. Jeszcze jak mogą. Nie myślałem, żeby dziewczyny były do tego zdolne. Chuck, może popilnujesz kampusu? Cześć, Simona.
Cześć, dziewczyny. Simona, czy chciałabyś dzisiaj pójść z nami na zakupy? Dlaczego nagle mnie zapraszacie? A po prostu chcemy się zaprzyjaźnić z nową administratorką. Nie mam na to czasu. Wszystkie rzeczy zamawiam online. No okej, w takim razie możemy pójść do kawiarni na Macze z alternatywnym mlekiem i zjeść bezglutenowe ciasto marchewkowe. Tak, jesteśmy uczulone na gluten i laktozę. Zdradzę wam maleńki sekret. Nie cierpię Maczy z alternatywnym mlekiem. I nie jem ciasta marchewkowego. No, to może po zajęciach pójdziemy na basen? Popływamy? Nigdy nie chodzę na publiczne baseny. Cuchną chlorem i wszyscy w nich sikają. Dobra, dziewczyny, muszę iść. Mam co robić. Co za zuza! Sukces zawsze będzie nasz! Woo! Aminę, dlaczego trenujemy bez pomponów? Ponieważ nasze pompony zostały zniszczone, a nowe zostaną dostarczone dopiero jutro. Nie możemy odwoływać treningów tylko dlatego, że nie mamy pomponów. Zróbmy to jeszcze raz. Hura, hura! Kurczę, co za dziwny dzień! Najpierw te mięśniaki, potem Simona. Simona jest całkiem bezczelna. Szperanie w szafkach nastolatków jest aroganckie. Sukces zawsze będzie nasz! Woo! Cześć, dziewczyny! Cześć, chłopcy! Mamy dla was niespodziankę. Niespodziankę? Jaką niespodziankę? Nowe pompony! Chłopcy, jesteście najlepsi! Myślałam, że pompony będziemy miały dopiero jutro. Jesteśmy fajni, jesteśmy spoko. Jak w to nie wierzysz, to kij ci w oko. Ziomki, idźcie na korytarz. Muszę to zamknąć. Nie możemy wyjść z sali. Trwają ćwiczenia. Cieszę się razem z wami. Ale tego treningu nikt ze mną nie ustalił. A to oznacza, że nie powinno was tutaj być. A od kiedy to musimy wszystko z tobą ustalać? Odkąd to ja zostałam administratorką kampusu. Amina, to już jest przesada. Simona, nie uważasz, że już przesadzasz? Jesteś na kampusie dopiero 2 dni, a już psujesz nastrój wszystkim. W ten sposób nie znajdziesz przyjaciół. Nie potrzebuję przyjaciół. Nie przyszłam tutaj, żeby się przyjaźnić, ale żeby monitorować wasze postępy i dyscyplinę. Czego w ogóle nie robiła poprzednia administratorka Mandy. A słyszałaś, że kampus to jedna wielka rodzina? I jeśli chcesz być częścią tej rodziny, musisz się dobrze zachowywać. A pytałaś mnie w ogóle, czy chcę dostać się do tej wielkiej rodziny, czy nie? Patrz, jak się popisuje. Zamknijmy ją w szafie i zgaśmy światło. Nie mam nic przeciwko. Tylko spróbujcie mnie dotknąć palcem. A wszystko powiem dyrektorowi. A wszyscy tego pożałujecie. Macie 10 minut, aby opuścić salę muzyczną. Nigdzie nie idziemy! Ziomki, napiszcie w komentarzach, czy podoba wam się nasza nowa administratorka Simona, czy nie. Polubcie film, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwonek i czekajcie na nowe odcinki. I wszystkim cześć! Dobra, dziewczyny, trenujemy dalej. Say no!